Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marokobragi, a przed wami kolejny materiał z dodatku do gry Elden Ring o nazwie Shadow of the Earth Tree. Cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra, i pytanie jest teraz jedno. Jeszcze pójdźmy tam przed Bailem, bo mieliśmy jeszcze quest tej pani smokowej. To było tutaj. Okej. W tej kaplicy. Zobaczymy, co możemy mieć za to serce Baila. W ogóle to serce Baila jeszcze możemy przeczytać opis. To jest to. Zyskaj moc Baila przy wielkim ołtarzu Smoczej Komunii. Dwukomorowe serce Baila grozy. Naszpikowane przypominającym rogi kamieniami i lśniące intensywną czerwienią. Spójrz przy wielkim ołtarzu Smoczej Komunii, aby zyskać moc Baila. Najczystsza forma komunii, według słów jej kapłanki. O, ona zniknęła. Widocznie wypełniła się jej misja. Bail nie żyje. Serce kapłanki oraz młot w kształcie pradawnego kwiatu. Same nagrody. Słuchajcie, za pokonanie tego Smoczysława dostajemy. Witku, ta walka złama nawet Tibora, ale dobra, najpierw tam dojdź. Poczekaj, jeszcze trochę rzeczy mi zostało, takich znajdźkowych typowo. To jest ostatni quest, który nam został. Prawie, bo już jeszcze chyba jeden. A to muszę i tak iść do tego, do Radzia. Kamienne serce kapłanki Smoczej Komunii. Użyj bez ubrania, zmienić ludzką postać starożytnego smoka. Po przemianie tylko śmierć może przywrócić ciało jego prawdziwą postać. Użycie tego serca po transformacji spowoduje wzmocnienie inkarnacji Smoczej Komunii. Kapłanka sama była kiedyś starożytną smoczycą, ale poświęciła tę formę w zamian za słabe ciało, aby pomóc unicestwić Baila. Oraz oręż kapłanki Smoczej Komunii. Moc ze smoczego kamienia, przypominającego pradawny kwiat. Cztery płatki rdzeń kwiatu są ostre, zakończone czubkami, mogą zadawać smokom poważne obrażenia. Unikalna umiejętność, kwiecisty smoczy piorun. Przywołuje czerwoną błyskawicę tego smoka, aby uderzyć w cel. Zdaje obrażenia od błyskawic, a także na pewien czas zmniejsza w celu negację obrażeń od błyskawic. Można nadawać, aby zwiększyć moc. Co to ma za wymagania, że ja nie mogę... A, mistycyzm, że nie mogę korzystać z tego. Co tam dla mnie mistycyzm, panie? Tylko muszę to znaleźć teraz. Nie wiem, czy to będzie miało wykrzyknik. Jest. No i weźmiemy sobie... Zamienim talizmę na coś, co mi zwiększa na, mistycyzm. Okej, okay. Akurat na 15. A, nie mogę tutaj z tego korzystać, bo to jest bezpieczne miejsce. No to zaraz, słuchajcie, najpierw to wymienimy. To serce. Zobaczmy. Komunia z Bailem. Kurna, co to w ogóle za... Te moce. Tyrania Baila. Jedna z najpotężniejszych inkarnacji Smoczej Komunii. Ujarzmia przerażającego moc Baila grozy. Ukierunkowuje formę groźnego smoka, aby wydać potężny ryk, po którym wybucha fala gorąca, powodująca gwałtowne erupcje ognia w okolicy. Nawet po zjedzeniu bijące serce Baila nie pozwala się ukiernać i nigdy nie słabnie. Tego dnia wewnętrzny ogień bez wątpienia spalił ciało i doszło osoby, która przyjęła jego komunię pierwszego dnia. Oraz ognista błyskawica Baila, jedna z najpotężniejszych inkarnacji Smoczej Komunii, ujarzmia przerażającą moc Baila grozy. Ukierunkowują formą groźnego smoka w prawym ramieniu, aby uderzyć wrogą odsłaniającym szponem ogarniętym ognistą błyskawicą. Nawet po zjedzeniu to już czytaliśmy. Używam. Ludzie już płaczą, że nie używam bulidu pod krwawienie pod filmami. Dawaj, który to jest film? Dawaj, sprawdzamy. Analiza analiza Jaśka przepalonego
solcami. Dawaj, dawaj, będziemy analizować twój materiał. A ja sobie wykupię chyba to. To fajnie brzmi. Okej, okay, to fajnie brzmi. To się już należy do ciebie. Okej. Okay. Czyli tutaj już nic nie zrobię. I zaraz zobaczymy, jak się ta broń na smoki będzie spisywać. Dobra, zwykłe ataki, ładowane ataki, ale wiecie co, najbardziej do nas interesuje moc specjalna. Aka dla... Może dla maga, nie? Takie se! Słuchajcie, takie se! Takie sem, takie sem. Także tak, co? Tutaj sobie weźmiemy znowu talizman pełnego życia chyba najlepiej. A nie, 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 nie. Słuchajcie, ja muszę lecieć po inny talizman. Na, słuchajcie, na naszego przyjaciela Radka. Ja muszę wziąć inny talizman, ale żeby po niego iść, żeby go mieć, ja muszę się wrócić do podstawki. Ja nie jestem przygotowany, słuchajcie, do walki z Radziem. No. No właśnie. No dobra, to już lecę. Tylko tak, ja polecę w jedno miejsce, bo... Już sprawdzam. Już, Witku, sprawdzam. O, musimy iść tutaj. Lecimy jeszcze, słuchajcie, w tym momencie sprawdzimy sobie jeszcze dwa ostatnie obrazy, które nam zostały. Mianowicie chodzi mi... Chodzi mi o te z dodatku, nie? Wizerunki, czy jak to się tam zwie. A, jeszcze ten dzwonek kulisty trzeba oddać. To może najpierw ten dzwonek kulisty. Zobaczymy tam jakieś harpuny, nie? Igona, czy Igora, czy jak on się tam zwał. No a ja sprawdzam przy okazji. Przy okazji ten materiał. Twój, Witku. Co to się tam dzieje? Kto to tam płacze już? U mnie jest spokój na razie na materiałach, wiesz? O, oglądałem cię! Witku, patrz, widzisz? Oglądałem cię. Ale łapki nie dałem, to ci łapkę dam. Widzisz? Oglądałem cię ostatnio. Musisz być jeden słuszny bulit pod krew, bo inne się nie nadają. O, jest jakiś Andrzej. Ty, czekaj, słuchaj. Weź sobie rzeki krwi, ulepsz do plus 10. Mhm, tak. Dojeb arkanę do 65, to będziesz miał blida. 78% nakładanego. Gra się staje przyjemna. To jest, kurwa, że... Za Henryk. Co on tu mi tu? Co to jest za piździk? O, gołe koleżanki nagrywa, a ja będę go słuchał, że on ten... Że on zna się na tym, na Souls-like'ach. Weź to banuj, to tajstwo. Co się będzie z takimi tu bujał? No. Nie ma sensu, Witku. Widać, że gościu jakiś przepalony. Ja na szczęście pod moimi filmami nie mam jeszcze żadnego... O dziwo! Nikt się do mnie nie doczepił. Z Elden Ringa, nie? Od kiedy nie pasowało, jak ulepszam postać w tym... W God of War w dodatku? To się uspokoiło, ale kto wie? Może wywołasz wilka z lasu? Maćku, witam serdecznie. Cześć, Maćku. Dobry wieczór. Co tam dobrego? Poczekaj. Mówisz? A masz jeszcze coś? Ale jakiegoś gościa? Ci coś tam napisał? Czekajcie. Muszę jeszcze się dostać, nigdy nie pamiętam gdzie. Tam do tej... Gdzie możemy sobie te dzwonki kuliste oddać. O nie, tam nie, tutaj. Zaforeń dzwonek. Dawcy z sznurków i gona. Dobra, on jakieś harpuny miał, nie?
Nie widzę tych harpunów, chyba że tutaj. Gostoka. A to gdzieś musi być tutaj, ale ja nie widzę żadnych harpunów, słuchajcie. Chyba że to. Nie, to jest krótka włócznia. Harpun i gona. A jest, a to jest do łuku, nie? Wielka strzała skrząca się ostrymi kawałkami wiru. To broń niebezpieczna dla smoku. Igon, złamany smoczy wojownik, stworzył te strzały w trakcie swej agonii, aby Bale Groza mógł sam przekonać się, czym jest strach. No, oby ci się to udało. Znaczy Bale już nie, żyje, także. O tyle dobrze. Szybko padł, o dziwo. To najważniejsze, słuchajcie. To najważniejsze. Nie no, wiesz, że w internetach każdy wie, jak grać prawidłowo. Tak, dokładnie. A ty, ale jedno jest pewne. Ty zawsze grasz źle, nie? No. Rozwój postaci. Pójdziemy sobie w życie. No. Zawsze coś, nie? Pójdziemy sobie w życie. I słuchajcie. Tak, jeszcze te obrazy, tak? Wizerunki. Są trzy obrazy z różnymi sekretami. Jeden już zdobyliśmy, był na wzgórze właśnie tych smoków. Musimy się tutaj udać. To jest jeden i jeszcze drugi. Ale to już pamiętam, gdzie jest. To wam pokażę jeszcze, gdzie są te wizerunki. I już nam praktycznie zostało wszystko, nie? Szkoda, że już ten dodatek się kończy. Mega szkoda. Nie jest on idealny, fakt. No ale naprawdę, przegrałem tyle godzin, jak jeszcze chyba w żadnym innym dodatku, nie? Masa nowości, nowych bossów w ogóle. Dodatek jak pełna granie, ale o tym się jeszcze będę wypowiadał w podsumowaniu tego tytułu. Ale naprawdę... kawał dobrej roboty tutaj wykonali. Dobra, teraz muszę się zorientować, gdzie to było. To jest to podnóże, nie? Czekajcie, zobaczymy. Tu jeszcze jest jakiś wykrzyknik. A, ten klucz, dobra. To już te katakumby zwiedziliśmy. Wow! Zenki! Jak mnie wystraszyli, ty. Jak mnie wystraszyli. Nigdy nie mogę znaleźć, gdzie są te. Gdzie są te. O! Te obrazy. To już mamy. Jesteśmy w tym miejscu. Bo teraz za blisko poleciałem. To musi być gdzieś tutaj. Przed tobą wskazówka. O, jest, dobra. I to jest to. I to jest oczywiście w tym miejscu. I co tutaj mamy ciekawego? Tarcza wężowego herbu. Ej. Pięknie wykonana czerwona tarcza z wygrawerowanym skrzydlatym wężem, doskonała do obrony przed ogniem. Mówi się, że została stworzona, aby upamiętnić początki krucjaty rozpoczęte przez Mesmera, syna Mariki. Bogu umiejętności. Na ogień jest dobra. Widzę tutaj, no ale poza tym nic ciekawego. Witku, takiej wielkości powinni być gry od From Software.
są fajne i nie muszą, nie męczą powtarzalnością. Tak, to prawda. Jezus, ja dzisiaj oglądałem pewny stream. Assassin's Creed Odyssey. Prowadził Krwawy Joe. On jest na streamach tego, Martivala. Czasami wpada. Boże, i tam jest, jak ta gra jest powtarzalna. Jak ludzie mogą w Odyssey grać. To jest po prostu... Ogólnie ja grał, ja mam 200 godzin przegrane, 230 godzin w Assassin's Creed Odyssey i to był, to jest najgorszy czas chyba spędzony ever, nie? To był mój pierwszy otwarty świat i może dlatego, dlatego się tak podniecałem. Ale to tak męczy tymi, tą walką, walka jest fajna, ale cały czas ci najemnicy się przeten. I tylko te forty i obozy i znajdź, przynieś, pozamiataj. Kurwa, jak można w to, gra jest piękna, nie? To jest plus, nie? Jest naprawdę piękna, ale kurwa, no ja nie mogę na to patrzeć. To jest najnudniejszy otwarty świat ever, nie? Co z tego, że pięknie wygląda, ma naprawdę pięknie odżarowany świat Grecji, nie? Starożytnej Grecji, ale kurna, no przecież te aktywności poboczne, to przecież do obrzygu, nie? To jest do obrzygu. Gdybym przed zagraniem w Odyssey zagrał Wiedźmina, to ja bym po prostu zrobił uninstall po 15 godzinach, nie? Ale że nigdy nawet wtedy żadnego Wiedźmina nie ogrywałem. Chociażby. Czy choćby nawet takie Darksiders, nie? Darksiders 2 ma piękny świat otwarty, nie? Z różnymi pięknymi, fajnymi aktywnościami, nie? Jakbym chociaż nawet w takie Darksiders 2 zagrał, to już w ogóle by była inna bajka. Ale nie, ja musiałem w Odyssey zagrać. Ja teraz przez to Odyssey nie mogę patrzeć na otwarte światy od Ubisoftu, nie? Naprawdę, ja naprawdę, mnie żadne inne gry nie interesują. Żadne jakieś Star Starsy, jakieś Outlosty, jakieś inne ninja, kurcze, murzaje z tego, z innego asasyna. Nie interesuje mnie to, nie? Totalnie. To jest kurna... Jak sobie patrzę, jak oglądam ten Odyssey i sobie przypominam, jak ja w to grałem. Ja nie wiem, jak ja w tej grze wytrzymałem tyle godzin, nie? Serio. Dobra. Musimy iść, zrujnowana kuźnia, to nie. Podnóża starożytnych ruin. Mglistej szczeliny. Jeszcze jeden obraz, tylko że gdzie to było? Gdzieś tutaj. Północny wąwóz. To są jakieś katakumby, muszę je zobaczyć. Nie, to chyba nie było tu. To chyba nie było tu. Ruiny miasta świątynnego. Nie wiem, czy to było gdzieś na tych terenach, ale... Tak byłby mi z tej szczeliny. Zachodnie stare... Ostrowysz Altus. Może to ruiny miasta świątynnego? Było takie wysokie wzgórze. Tam walczyliśmy z takim bossem, takim niedźwiedzim wojownikiem. I tam jest w ogóle jeszcze ostatni ten wizerunek z tego obrazu, ale ja nie wiem, gdzie to jest. Ale wiem, że gdzieś się z tej strony wybijało na to wzgórze. Chyba, że tu. Mauzoleum. No, to tak, to jest to. Musimy się tutaj dostać. Albo nie. Ta powietrzna wyskocznia była na pewno. To pamiętam. Tak, to jest to, dobra. Okej. I teraz tutaj. Tak jest, to jest to mauzoleum. Tylko tu nie było ogniska, dlatego że jest posąg Mariki, nie? Przed walką z bossem. No i tutaj mamy kolejny. Słuchajcie, ten wizerunek. W
tym miejscu. Już wam pokazuję, o który mi konkretnie chodzi. Ja już nigdy tego nie mogę znaleźć. To jest to, dobra. Dodatek. Okej, i to jest to. Święta wieża. Wygląda zajebiście swoją drogą. Święta wieża. No i będziemy powoli zmierzać. Powolutku, po cichutku. Witku, niektóre złe gry uczą mnie. Diablo 4 uświadomiło czas, czemu gram w PoE tyle lat i gra jest dla mnie niezajebista. No ja się muszę w końcu na turówki przerzucić, nie? Ja nigdy w żadną grę turową nie grałem, nie? W żadną. No i myślę, żeby od tego Baldursa zacząć, nie? Najlepiej by było. I później przerzucić się na Darkest Dungeon. Przejść kiedyś na najwyższym poziomie trudności. Ło, kurwa, marzy mi się ta seria. Marzy mi się ta seria z Darkest Dungeon. No ale najpierw to ja się muszę w ogóle w turówki nauczyć grać. Ja nigdy nie grałem, no nigdy, kurwa, nie było przyjemności, żeby w to zagrać. Jakąś turówkę w ogóle, nie? Tutaj. Okej. No właśnie, możliwe, że ten skarb tutaj zebrałem wcześniej. No ale tutaj, jak widzicie, jak ktoś wam podpowiada, to jest ten wizerunek, który wam pokazywałem. Tak to od razu by się ten pan powinien tutaj pojawić. No na tych kamieniach, ale nie wiem, co to jest nagrodę za to. Ja chyba to, ja to zebrałem, jak tu byłem i walczyłem z bossem. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Żeby nie było, że was okłamuję. Czekajcie, gdzie to było. Gdzieś to sprawdzałem. Bo już sam nie pamiętam, co to w nagrodę było. Ale jak nie ma w tym miejscu, to musiałem to zebrać. Dobra, mam. No nie, typ też nie pokazał, co tutaj zebrał. Ale że w tym miejscu, nie? Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, będziecie sobie sami musieli sprawdzić, ale wiecie, w którym to jest miejscu, także. Także wam już nie będę tutaj z tego wizerunku, nie? Tych obrazów te tutaj zbieramy. To na pewno sobie znajdziecie. Kto jest zainteresowany? Nie wiem, co to było. Nie pamiętam już. Dobra, a tam ze smoczej tego to żeśmy wzięli ze smoczego wzgórza. Także no to co? Słuchaj, tam nic nam więcej nie zostało. Jak iść do radzia? Tylko jeszcze tą przemianę smoka wam pokażę. Witek, Darkest Dungeon gra, która mnie pokonała. No, muszę zacząć w to grać. Kurczę, ale muszę najpierw zacząć w ogóle w turówki grać, nie? Muszę zacząć w turówki w ogóle grać. Bo bez tego ani rusz. Witku. Dobra, gdzie ona mi to dała? To jest to. I to wygląda tak. Okej. Okay. Wyglądam jak smoczyca. Mam jakieś wzmocnienia.
To jest letki ten. Letkie wyposażenie. Dobra, tu mnie mogą pokonać. O, włócznia Mesmera. Tu mnie mogą pokonać, bo mnie to już ta przemiana nie interesuje. Okej. I jeszcze tą drugą przemianę mieliśmy, którą zdobyliśmy wcześniej. No i to są, słuchajcie, ostatnie ciekawostki w tym dodatku. Nic więcej nie mam do zaoferowania. Poza finałową walką, nie? Poza finałową walką. I to chyba było to. Użyj. Ale jest... jakiś gorszy smoczysław po prostu. No dobra. To wiemy już wszystko. Wiemy już wszystko, wiemy już nic. Wiem, że nic nie wiem i takie tam. No, długo trzeba się naparzać z tym panem. Swoją drogą możemy iść jeszcze po ten talizman, ale to musimy iść do podstawki. Słuchajcie, musimy iść do podstawki. Przyda mi się na radanie. A teraz tutaj. Tu mnie nie było, patrzcie, widzicie? Totalnie mnie nie było. Mimo tego, że ja tylko walczyłem z bossami tutaj, nie? Na pierwszym levelu, to wiecie. Nie ma sensu szaleć zbytnio i eksplorować. No i ten talizman chyba jest tam, przed nami. Chyba. Ale pewny nie jestem. Dobra. O, i Dariusz! Kurczę, ale to już niedawno subskrybowałaś kanał. Czy to tak zleciało? Dariusz, dziękuję ci. O, i zleciałem, super. Tak jest! Ale masz ładne emotki, Dario. Witam cię serdecznie, dziękuję ci za subskrypcję. Kurde, ty jesteś naprawdę na trzecim miejscu, nie? Ale co ty tak szybko leci ten czas? Przecież ostatnio subskrybowałeś na 2 miesiące. Dario, kurde, kiedy ja ci to zwrócę? Musisz odpalać stream. Ja ci muszę tu ten... Dobra, teraz tutaj. Okej, tamten przedmiot mnie nie interesuje. Teraz tutaj. Dobra, to są te łzenki, których bardzo nie lubię. Dobra, i mamy to, po co tutaj przyszedłem. Talizman sztyletu. Dla mojej postaci, pod mój bullet będzie najlepszy. Tylko tam ta pała pewnie do mnie tu przylezie. Ciekawe, czy udałoby się te runy to zdobyć, ale te runy i tak mi się nie przydadzą raczej. Okej. Jupi, jaj. Nie wiem, ryzykuję. Jest to strał. A, i dobra, i tak tam przeskoczyć nie mogę, boże, z góry. Kurde, dobra, jak coś, to zginiemy najwyżej.
Tak, już runy już pod koniec tego dodatku już nie mają żadnego znaczenia tak naprawdę. Że ryzyk fizyk. Jak jebnie, to jebnie, słuchajcie. Raz się żyje. No, no i jebło. Dobra. To po co tutaj przyszedłem, i tak mam. No dobra, no spadochron się nie otworzył, ale dobra. Akurat nie miał się otworzyć. Dobra, to co chciałem, to mam. To co chciałem, to mam. Na razie zostawimy mimo wszystko przy tym wyposażeniu, które mam, tylko sobie wyekwipuję jeszcze ten. Tarczę do parowania. Na wszelki wielki. Czuję się wtedy pewniej. Puklerzyk. No i co? Lecimy. Lecimy spalić brud tego dodatku i lecieć na finałową walkę. Kościół Pąka to jest tutaj. Wszystko zrobiliśmy, słuchajcie. Wszystkie questy, jakie mogliśmy zrobić. Choć jeszcze jeden jest, ale to jest związany z tym spaleniem. Tych tutaj pnączy, czy jak się, jak zwał, tak zwał. Wszystkich bossów pokonaliśmy. Wszystkie lokacje zwiedziliśmy. Także najwyższa pora ruszać do finału tej przygody. No. Finał przed nami. Witku, co się dzieje dwie divene w ciągu kilkunastu minut? Ta gra ewidentnie nie chce, żebym szedł spać. No nie chcę, nie chcę. Oj, Tiborek jest. Walcz Barbarian. Barbarian już kończy powoli ten dodatek. Choć troszkę się mi pewnie zajdzie walka z ostatnim bossem. No ale co, no nic więcej mi zostało, a szkoda. Pozwiedzałbym jeszcze, słuchajcie, ten dodatek z wami. No ale kurna, no. Co dobre, szybko się kończy. Niestety. Drugie tyle bym jeszcze fajnego kontentu pozwiedzał. No ale niestety. Trzeba lecieć. Spalić drzewo pieczęci, tak. Trzeba lecieć do przodu. Nie, Radek, to mnie za pierwszym porobi. Chciałeś, Witku, napisać chyba. Radek mnie za pierwszym porobi. Cała lokacja jeszcze. Niby. Oj, to tylko tak wygląda, ale nas przenosi. No dobrze by było, jakby to była jeszcze lokacja, ale to już tak nie jest tak pięknie. Ale bym jeszcze pozwiedzał coś w stylu zamku Mesmera, nie? Najlepszej lokacji w całym tym dodatku. Ale bym pozwiedzał.